Dzień dobry Państwu, witamy. Pierwszy dzień świąt i jak co roku na święta zabieramy Państwa na sportowy spacer ze sportowcem. No ale właśnie, czy nie przeceniłem sobie swoich umiejętności? O tym się właśnie Państwo na tym spacerze, uwaga, z kim? Z Bartoszem Jureckim przekonają. Dzień dobry Bartku, witam Cię bardzo serdecznie. Po świątecznym śniadaniu. Dzień dobry, jest okazja, żeby spalić te świąteczne kalorie troszeczkę. To objadasz się rzeczywiście? No jak są święta, to oczywiście, że tak, że no, idzie się i do domu i się próbuje wszystkiego i potem się dojada i dochodzi do tego stołu kilka razy, więc no, to jest taka troszeczkę nasza zguba. Czy to jest, bo rozmawiamy z legendą polskiej reprezentacji piłki ręcznej, obecnym szkoleniowcem Korotopu Gwardiopole, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich, medalistą Mistrzostw Świata Europy. No i oczywiście tych medali pewnie mógłbym wymieniać, ale to nie najważniejsze, bo najważniejsze, że spotykamy się na święta, kiedy dla Ciebie to jest czas szczególny, dlatego że pewnie powiesz mi, że częściej Cię na święta nie było niż byłeś. No tak, już chyba przez... ciężko powiedzieć, ale ostatnie 18 lat to więcej mi nie ma niż jestem. A jak wpadam, to wpadam na jeden dzień i za chwilę uciekam. Był taki też okres w mojej jakby karierze, też jakby zawodniczej, że praktycznie każde święta wielkanocne no to było jakieś zgrupowanie, więc to spędzaliśmy w gronie zawodniczej plus sztab. Więc niezmiernie się cieszę, że teraz do domu będę. To bardzo się cieszę z tego, bo chciałem, żebyś nam opowiedział trochę o tych świętach. Zanim o tych, których masz teraz w domu, jakie były te święta Bartka Jureckiego, dzieciaka, zanim zaczęła się Twoja wielka kariera? Pytam Was, sportowców, zawsze na Wielkanoc, bo to są nieco inne święta niż te Bożego Narodzenia, trochę inaczej nacechowane. No ale jak to wyglądało w Twoim domu rodzinnym? Jesteśmy w Wielkopolsce. Tak, jesteśmy w Wielkopolsce. No chyba jak wszędzie. Wielkie przygotowania, oczywiście w kuchni, rządziła mama, tata od czasu do czasu pomagał. My mieliśmy się zająć chyba jakby swoimi pokojami i robić wszystko, żeby ogarnąć swój pokój. A zawsze był bałagan? Tak? Nie, znaczy różnie to bywało. Różnie nas bywało. Jest nas trzech. Mieliśmy tylko dwa pokoje dla naszej trójki, więc staraliśmy się, żeby to w miarę to wyglądało. Nasz najstarszy brat Marcin trzymał nad nami pierzeń, więc jak coś było nie tak, to jednak on dyrygował wami. To on nam może i dyrygował, a nie zawsze chcieliśmy się dostosować do jego zaleceń. Mhm. Ale oczywiście porządki, nieporządki, też pomaganie też rodzicom tyle, ile mogliśmy w tamtym momencie, więc na pewno było wesoło i świątecznie. A to miałeś jakieś takie inklinacje, że wolałeś pomagać mamie na przykład, bo przygotowywałeś, nie wiem, świąteczną sałatkę, albo pomagałeś trzeć na ciasto, czy jak to było? Nie, bardziej chyba jakby chodziło o porządki. Najstarszy brat Marcin, no to jest niepełnosprawnym, chodzi o kulach, więc te porządki, trzepanie dywanów jeszcze wtedy, no to jakby wszystko spadało na moją głowę, więc tutaj w tę stronę jakby to poszło, a Marcin to chyba to on właśnie tam w kuchni, jak coś to już miał pomagać, to Marcin pomagał. Michał był młody, to wtedy nic nie robił. Państwo wiedzą, jaka jest różnica w młodości Bartka i Michała. Oczywiście nie będziemy do tego wracać, bo to jest ogromny czas. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem 4 lata młodszy od Marcina, a zarazem jestem 5 lat starszy od Michała, więc no... Jak ja miałem 15, Michał miał 10, wiadomo, jaki to jest wiek dla dziecka. Tak, zresztą jak już jest wtedy takim sportowcem, bo już wtedy masz 15 lat i zajmujesz się przecież sportem. O tym jeszcze będziemy rozmawiać w poniedziałkowym naszym spotkaniu. Natomiast wracam do tych świąt. Czy te wielkopolskie tradycje świąteczne u Was w domu właśnie też były? One były jakieś takie, wiesz, szczególne dla regionu, dla Wielkopolski? Wielkopolska słynie z przepięknych palm wielkanocnych, różnego rodzaju na pewno też wiktuałów, które są takie charakterystyczne. Co było u Was, oprócz oczywiście tego tradycyjnego jajka? Myślę, że no tutaj, jeżeli chodzi o stół, no to myślę, że ogólnie no, biała kiełbasa i szynka i ze święconką trzeba było oczywiście swoje i zrobić. Chodziłeś w sobotę? Tak, oczywiście. No, to jest to, że ja byłem w tym właśnie, to był taki wiek, gdzie ja musiałem wszędzie chodzić, więc... Więc ale też nie miałem z tym żadnego... Wyjadaliście tą święconkę, bo niektórzy... Nie, no staraliśmy się zachować jakby
Porządnie i jak coś, to już po. Aha. W drodze do domu. Okej, okay, wrócę do tego rytuału świątecznego. Ta niedziela to była taka typowo rodzinna, tylko wasza taka najbliższa, czy też odwrotnie zjeżdżała się na przykład do was rodzina, albo wy wyjeżdżaliście? Jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, to słynne no, śniadanie, tak jak mówisz. Nie, no przeważnie było tak, że byliśmy tutaj, nasza piątka była i tutaj staliśmy się w swoim gronie. W poniedziałki dochodziła babcia, druga babcia przyjeżdżała. Wiadomo, że to były też czasy, że ta komunikacja była zupełnie inna i te inne drogi, ale też zdarzały się, że jakby święta, że gdzieś razem wspólnie wszyscy zasiadaliśmy, więc no na pewno dużo, dużo radości mieliśmy jako dzieciaki, bo stół był zastawiony, a też znając nasze babcie i też mamy, no, które tak, to bardzo dobrze gotowały i piekły, no to było no to było dobra, coś. No to zdradź nam teraz, Państwo się dowiedzą, cóż Bartosz Jurecki, że tak powiem, ze stołu bardzo szybko podwędzał. Znaczy to ja jestem taki, że mi wszystko smakuje i wszystko zjem i co kto mi położy na talerz, to nie wybrzydzam i no ale jest jakiś przysmak ten wielkanocny twój? Myślę, że nie, naprawdę. No oczywiście jajka, biała kiełbasa i jakieś różne sałatka warzywna to najbardziej, no najlepiej smakowała, jak mama to zrobiła, czy tata robił też tą sałatkę warzywną, to ona była chyba taka właśnie, coś miała takiego, gdzie tego już nie można było jakby powtórzyć. Tak samo jak jeszcze, może teraz zmienię trochę, ale jak mama robi sabowe, no to nikt takiego nie zrobił takiego, że gdzie wszędzie mi też smakuje, ale no ten ale smak jednak zostaje tutaj w głowie, więc... Więc no dużo jajek, dużo sałatek. I to cały dzień taki spędzony przy stole, czy też tak jak my ten pierwszy dzień świąt zaserwowaliśmy Państwu ten krótki spacer, czy też był jakiś taki rytuał, że wychodziliście rodziną, czy też raczej spędzało się go? Raczej domowo, bo to tak powiedziałem, różnie to bywało, nie zawsze dziadki nasze mogły przyjechać na drugi dzień, to przyjechali po południu na kawę, więc no ten pierwszy dzień był taki syty i przy stole oczywiście do kościoła też chodziliśmy, poszliśmy i wracaliśmy, no to znowu przy stole, potem jakaś kawa i znowu przy stole, a że byliśmy wiecznie najedzeni my jako bracia, więc naprawdę, proszę mi uwierzyć, nasi rodzice mieli co robić, żeby zaspokoić lepiej nasz głód. Lepiej ubierać niż karmić. Oj, to na pewno, więc jak był przysłowiowy sabowy, no to no była walka o to mięso, ale na pewno potrafiliśmy się też podzielić. Co do wielkanocnych prezentów, na Śląsku są tradycje chodzenia i szukania w ogródku jajeczek, które tak. się dzieciom daje. Jak to w Twoim domu wygląda? Zając. Czyli tak był zwany, wielkopolski zając, tak? Tak, wielkopolski zając. Oczywiście rano się wstawało i szukało się koszyczków i co tam do nas zając tam przyniósł. Oczywiście każdy miał swój, był podpisany. Dostałeś piłkę do ręcznej? Nie, to wtedy jeszcze nie myślałem o piłce ręcznej tak naprawdę, więc ja to... Futbolówka. No to tak, gdzieś futbolówka, piłka do kosza, bo to tak gdzieś tam u nas było, ale no wstawało się i od razu pierwsze co, tak, i szukało się tego koszyka, więc tutaj jak najbardziej, oczywiście to też inne czasy, nie tak teraz wszystko było dostępne, więc tam tak, mała czekolada już było taki szok dla nas i no też byłem taki, że lubiłem sobie szybko tą czekoladę podjeść i zjeść, a ten Marcin, najstarszy brat, no lubił tak sobie dozować, no i potem do niego przychodziłem, no podziel się, jadłeś swoją, teraz cierp, więc... I cierpiałeś? Nie, no podzielił się, wiadomo, że się podzielił, więc... Ale swoje musiałem wywalczyć. Słuchaj, to ten pierwszy dzień świąt, a co z drugim? Zwłaszcza, że tak, no jest, no tak jak mówisz, wiadomo, jeden z twoich braci z tą niepełnosprawnością, no ale dawaliście do wiwatu w lany poniedziałek, w Wielkopolsce też podobno się sporo leje. Oj, lało się strasznie, no teraz już nie ma tego i teraz nawet chyba są zakazy, z tego co wiem, ale no za naszych czasów to no, rodzice nie zdążyli wstać z łóżka, już była woda, więc no już gdzieś tam to na pewno było, ta tradycja była co roku i okej, staraliśmy się w domu za dużo nie rozlewać, ale później przez cały dzień czy przez całe popołudnie spotkaliśmy się z opakami. Wiadereczka szły w ruch, ciężko było z wodą, ale mieliśmy tam jakieś swoje sposoby i gdzieś na działki czasami się udało przeskoczyć i wypompować trochę wody, więc no nie wszyscy rodzice byli zadowoleni, ale no były trochę polewania. Wiem, że nawet już jak troszeczkę później był nawet taki
rok, że gdzieś ktoś jeździł samochodem, otwierały się drzwi, nagle ktoś tam z pompy odpalił, więc tej wody było dużo, worki z wodą rzucane z drugiego piętra. Oj, bolało. No troszeczkę bolało, no ale to wtedy tak chyba nie wszyscy myśleliśmy o tym, więc no, różnie to... robili na trzecim piętrze, więc... No to sam dobrze wiesz, jak to wyglądało. Ale to na pewno ta tradycja była. Z jednej strony oczywiście szkoda, tylko to tak powiedziałem, no potem te pomysły już były coraz większe, bo na początku się biegało ze strzykawką czy z jakimś małym pistolecikiem, a potem już wiadra i pompy, no więc troszeczkę to się wszystko rozbudowało. Ale przez śmigusa Dingusa nie poznałeś swojej żony poprzez Nie, swoją żonę poznałem później, więc to jeszcze miałem czas na wyszalenie się. Okej, to ten poniedziałek tam tak, w taki sposób upływał. Czy z tych tradycji domu rodzinnego przeniosłeś sporo rzeczy do siebie? Czy to jest teraz zupełnie inny dom, inne tradycje? Żona przyniosła swoją część tradycji do domu. Tak jak mówiłeś, że mało tego czasu spędzasz. Mało tego spędzam czasu, więc to jest chyba największy nasz tutaj sport, dla wszystkich sportowców największy problem, że tak albo jesteśmy na parę godzin, na jeden dzień i uciekamy, albo nawet czasami nas w ogóle nie ma. I no były takie lata, że żona z córką, czy jeszcze wcześniej narzeczona, no to spędzała te święto same, bo no była kadra i no też wiedziała, z kim się wiąże. Może nie od początku nie wiedziała, że to będzie że aż tak to, wyglądało. Że ta moja przygoda, kariera tyle potrwa i tak to się rozwinie, ale na pewno w każdym momencie na mojej jakby tej kariery mnie wspierała i też dzięki niej doszedłem tam, gdzie doszedłem, bo i też były różne kontuzje i inne sprawy. Ale to na ten, jeżeli chodzi o same święta, no to wiadomo, trochę tej wody tam się przekapie tak w domu, delikatnie, symbolicznie, żeby sobie to przypomnieć, żeby córce też pokazać. Oczywiście, jak byliśmy jeszcze w Magdeburgu gdzieś razem i akurat się zdarzyło, że byliśmy na święta, byłem na święta w domu, więc gdzieś tam Agata też miała, moja córka, pistolet czy tam jajko i przychodziła i psikała, ale już bez umoru starała się, ile wejdzie, więc... Ale to był dzień dla dzieci, więc tutaj trzeba to... A ta niedziela? Tak jak ta nasza dzisiejsza, jak się zaczyna teraz w waszym domu? To jest to samo. Rano wstajemy, przygotowujemy wszystko. Wiadomo, że teraz wszystko jakby na głowie Magdy. Okej, mieszka z nami jeszcze moja... Przecież jakąś funkcję jednak mimo wszystko, nawet... Przyjeżdżam, jestem, to jest moja funkcja najważniejsza. Słuchajcie, drodzy Państwo, wiecie, to można się ustawić w życiu na święta. Przyjeżdżam i jestem. No, możemy sobie zobaczyć nawet ten rok. Musiałem jakby przygotowywać się do naszego meczu i dzisiaj no wszystko jakby spoczywało na głowie Magdy. Ale więc... jest jakieś takie jej na przykład wjeżdżanie wielkanocne, czego nie miałeś na przykład przyniosła, czy też raczej wszystko tak mówisz? Nie. Chcę, żeby było tak jak u mamusi. Nie, tak nie mogę powiedzieć. Nie, wszystko jest podobne, są podobne rzeczy i tak powiedziałem, jestem mało wymagający, jeżeli chodzi o jedzenie. No dobrze, drodzy Państwo, to my dzisiaj, bo mówiłem na początku, że wymyśliłem sobie niezłe zadanie, żeby wprowadzić Bartka na górkę śmierci. Okazało się, że to nawet po tym śniadaniu wielkanocnym nie było takie śmiertelne dla nas. Natomiast o sportowym życiu naszego gościa poopowiadamy Państwu jutro, w ten lany poniedziałek. Nie będziemy lać wodą, ale za to polejemy faktami, wydarzeniami z życia sportowego Bartka Jureckiego. No a dzisiaj chyba powinniśmy Państwu na ten piękny dzień niedzielny złożyć, a chciałbym, żebyś Ty to zrobił, życzenia naszym widzom, a także wszystkim sympatykom piłki ręcznej, których sam wiesz, że w Opolu nie brakuje. No oczywiście, dla wszystkich tutaj naszych kibiców i na te święta zdrowych, spokojnych, radosnych, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest chyba w tym czasie najważniejsze. No i wspólnie w gronie rodzinnym, bo to też chyba jest na to, żebyśmy tutaj mogli razem posiedzieć, porozmawiać. No i podjeść to co nieco. Tyle nasz gość Bartosz Jurecki. Dzisiaj weszliśmy, ponieważ był taki słynny film o Angliku, a teraz jest o dwóch Polakach, co weszli na wzgórze, a zeszli z góry. To my dzisiaj na górkę weszliśmy, a z góry sobie zejdziemy z Bartkiem Jureckim. Jutro zapraszamy na nasze drugie spotkanie.